Cześć Boże, witam Was serdecznie, najbardziej na świecie, na kanale kolorowe-szyszki.pl. Uhuu! Dziś się widzimy, bo walę dyktę. To jest taka IPA z zakładowego. No, a mam na sobie taki outfit, z uwagi na to, że ten, którym tu przyszedłem, nie licuje z powagą sytuacji. A ten wisi tu już parę lat, jest mało używany, chyba nigdy nie był prany. To chyba jeszcze wysłały nam dziewczyny, jak były właścicielkami rewolty, bo dzisiaj to już nie wiemy, kto jest właścicielem. I nawet go nie pozdrawiamy. Nie dlatego, że nie lubimy, ale nie znamy. A dziewczyny bardzo serdecznie ściskamy, całujemy i wszystkiego najlepszego dla nich życzymy. W każdym razie, dziś będę walił dyktę, ponieważ kupiłem tego browarka, bo Arek z Birgika mówi do mnie, mówię tak, dobre to? A on mówi, takie sobie. Ja już nie pamiętam, co on powiedział i to jest problem. Więc zobaczmy, co będzie. Ja się, z uwagi na te kwachowate zaleciałości w zakładowym, spodziewam się takiej bardziej wytrawnej wersji IPki i takiej w sumie bym wolał. Ale jeżeli się okaże, że jest słodka, jest juicy, to dlaczego by niby nie? Ja już w ogóle założyłem na ostatnich dwóch filmach, które nagrywałem, że mówię dużo tyłem do Was, więc teraz będę się starał mówić przodem do Was. Nawet jeżeli będę stał z tyłem do Was, to chociaż przynajmniej powiem coś przodem do Was, nie? Kapsel standard. Teraz słowo wyjaśnienia. Rzadko się zdarza, że mamy tą samą szklankę z tego samego browaru, co piwo. No w tym przypadku wygrzewałem. I to jest trochę jako zadośćuczynienie, bo myśmy z Prosiakiem, z Majkiem te szklanki podjebali z wielokranu. Przepraszamy. Ja obiecałem Dudiemu, że ja je oddam i podtrzymuję swoje słowo, ale na razie jeszcze są u mnie i jako zadośćuczynienia część nagrywam w niej, żeby zadośćuczynić. O kurwa, jakie fioletowe, pierdolę, bez kitu ze naturat. Super dykto miksarzu. Nie wiem, czy wy widzicie, no musicie widzieć, to jest... To jest niezwykły kolor, to nie sypa. No co ja wam zrobię, no zapałkę, mogę zapałkę włączyć. Nie wiem gdzie jest, no. Musicie uwierzyć mi na słowo, że jest fioletowe. Nowe światło mam. No nie wiem. Nie, widać? Widać coś? Co widzisz? Nic nie widzę. No widzisz. Coś ty? Powąchajmy to, cudo. Jeżeli nie będzie waliło denaturatem, to już jest git. Pachnie pysznymi owocami, jagodami oczywiście. No można powiem wam, o, wąchać, pysznie pachnie. Ameryki tu nie czuć wcale, choć w Chmielach jest napisane, że jakiś mozaik, jakiś Falconer's Flight. Nie wiem, czy to powinno być po przecinku, czy to jest cała nazwa chmielu, ja już tak się nie znam. 14 ekstraktu, 15, 5 i 6 alkoholu. No pieśń, o, jak się, są często na przykład na recepcjach takie jagodowe cukierki, takie malutkie, wiecie, tyci, takie, no to one tak pachną. Ja przed chwilą wam powiedziałem, że nie przetworzone, no ale te cukierki są przetworzone, no ale tak pachnie, pysznie pachnie. Powiem wam, że z tyłu nosa czuć te chmiele amerykańskie i wyraźnie. Jak ktoś już pił wcześniej IP, nie ma styczności pierwszy raz z takim chmielem, to bezbłędnie wyróżni i rozpozna to ten aromat. I to jest super. Sam smak jest faktycznie niesłodki, wytrawny. Jest tak pijalny, że ja pierdolę. Przepyszne jest, kurde. Nie wiem, czy to kwestia owoców, czy tego, w jaki sposób zostało to piwo uważone, że taka słodycz, która często w IPach występuje, nie przeszkadzając już, jako steremu chujowi, tu nie występuje, bo mam wrażenie, że może trochę te owoce to wyjadły, albo coś takiego, że albo one dały po prostu kwaśności, która fajnie kontruje tą słodycz i piwo jest bardzo pijalne, mimo że ono ma dużo stopni, bo 19, nie mówię o plato, tylko o celsjuszach i powinno być, jeżeli byłoby słodkie, bardziej niż mniej, przeszkadzające powiedzmy w gorsze, w cieplejsze dni, no to tutaj to jest, o Jezu, ani zyla nie żałuję, którego wydałem. Nie pamiętam ile wydałem, ale nikt mi go nie wysłał, to chociaż szklanki podjebałem, nie? Trzeba sobie radzić w życiu. No powiem wam, że dokończę chyba przy was, bo kurde, laj. Trochę się ono tutaj faktycznie spieniło w tym butelku, ale tu jeszcze widać, że są resztki owoców, bo to nie są drożdże. Tylko właśnie taka, jak babcia robi sok z malin. To nie ma chuja we wsi. Albo właśnie z wiśni, ale z czegokolwiek.
to zazwyczaj na dnie słoiczka albo nawet szklanki, w której sobie rozrabiacie, widać, że zostają kawałki jeszcze owoców i tak samo to leci, bo to nie są drożdże, bo one są w ogóle niezbite. Zajebiste piwo, naprawdę pyszne. Powiem wam, że dawno aż tak... niby prosta sprawa dodać do IPy jagód, ale już dawno mnie tak piwo nie zaciekawiło. Ale to chyba moja wina, że mało eksperymentuję, raczej się staram trzymać takich sprawdzonych już marek, bo dużo razy się naciąłem na takie gówno słodkie. Ale to jest przepyszne. Oto piwo. To piwo. Tip top, proszę Państwa. Dykta top. Dykta. Dykta. Top. Top. Dykta top. Dyktatop. Dyktator. To jest dyktator. To jest zajebiste piwo. Dyktator. Dla mnie już czas. Dobranoc. A, lajkujcie, szerujcie, udostępniajcie, gdyż od tego zależy to, ile będę miał lajków i subskrypcji. Dziękuję bardzo za lajki, subskrypcje. Polecajcie znajomym, udostępniajcie obcym. Wszystkiego najlepszego. Thank you.